Ja widzę, dobra, czekajcie, to tego Watahę. Watacha jest przede wszystkim. Team X powrócił. Ruszyła nowa osłona projektu. Czata, jak widzę tą twarz, się uśmiecham. Team X powrócił. Ruszyła nowa osłona projektu, który dla wielu internautów jest synonimem porażki w polskim internecie. Jednak dla agencji Spotlight Team X z pewnością nie ma... Goddammit, te wiadra, czat, normalnie nie mogę. Jak, ja nie wiem, w 2020 ludzie będą latać samolotami. Też 2020, Evron wiadro normalnie. Ma nic wspólnego z przegraną, ponieważ nawet w najsłabszym okresie, w czasie gdy uczestnicy pierwszej edycji opuszczali tonący statek, agencja i tak wychodziła finansowo na plus. Spotlight tym razem przygotował bardziej restrykcyjne umowy i nowi członkowie nie opuszczą willi tak łatwo. Niestety po pierwszych odcinkach agencja nie odrobiła pracy domowej i strzela sobie od samego startu w kolano. Zaczęło się od zapowiedzi, w której dziewczyna, mająca pełnić funkcję liderki nowego zespołu, przechodzi obok ciał byłych członków teamu. I pomysł wydaje się fajny, jest metafora, że stary team poległ, ale projekt przetrwał. Okazuje się, że agencja Spotlight nie pokusiła się o poinformowanie o tym pomyśle byłych członków. Wiecie, wystarczyło zadzwonić do Kostery, Lexi czy Dubiela i powiedzieć, że chcą zastosować taki zabieg w filmie. Jeśli zostałoby to odpowiednio wytłumaczone, to raczej Kostera czy Lexi by się zgodziły. Niestety agencji zabrakło tu wyobraźni, aby nowy team nagrali wideo, w którym pokazują swoją reakcję. Są zaskoczeni, że widzą na klipie swoje ciała i nie kryją niezadowolenia. Na co jest akurat ładna w sumie? A przeżarza! Kto pytał normalnie? A co to normalnie jakaś rewia mody jest? Co negatywnie nastawiają swoich widzów do nowej odsłony projektu. Co za różnica? Ciało Ciało Lexi. Tam byłam też ja? Draży mnie to, że oni zrobili martwe ciała i Natsu, która się z nami kolegowała, teraz robi za taką, że ma nas po prostu w dupie. A wystarczyło tylko to z nimi dogadać. Tylko tyle i aż tyle. Ej, podoba mi się, że oni są tam wstawieni w tych klipach jako martwi, a chyba każdy z tego teamu X ma teraz lepsze zasięgi niż miał przed tym, nie? Tylko tyle i aż tyle. Dalej Natsu udaje high level druida i czarami odświeża... Mamiko na czacie napisała, ale tutaj trzeba... Zobaczmy co napisała, bo zobaczmy. Evron to ładny chłopak akurat w sumie. No i czat, widzisz, jakby... Co za... Wiesz. Whatever, nie? Dobrze, więc przejdźmy do tego, co oglądaliśmy. Pogchamp. Żadom X. A prawda jest taka, że Natsu pewnie nawet nie wie, jak wyjść z rug gardu i jak wybrać profesję. A następnym ruchem było udostępnienie przez nową liderkę zdjęcia z zamaskowanymi osobami. Co według mnie było bardzo fajnym zabiegiem, gdyż co głupszy internauta szybko skupił swoją uwagę, by odkryć, kto będzie mieszkał w domu, a agencja Spotlight zadbała o to, by internauci mogli to odgadnąć. A to ktoś miał taką samą bluzę, a to słynny udziałowiec z... Ani pięćki! Co jest w ogóle?! 5 dużych bomb na czasie? Co jest? Dziękuję bardzo, ja pierdzielę. Pogchamp, dziękuję bardzo. Steward specjalnie wszystkich w dniu publikacji zdjęcia zaobserwował. Niestety późniejsze ruchy to już same błędy. Agencji ewidentnie brakuje jakiejkolwiek kreatywności, bo wszystko kopiuje z pierwszej edycji. Ponownie jak wtedy przygotowano teledysk i piosenkę. Jednak po ocenach filmu widać, że internauci z trwogą patrzą na nową odsłonę projektu. Ludzie! Mnie przede wszystkim ociekający klip. Osobiście fakty. Uważam, że moda na wypożyczanie drogich aut i udawanie przez youtuberów, że są bogaci, już dawno minęła. Po co udawać, że projekt ocieka złotem, jak potem i tak prawda wychodzi na jaw? A ja musiałem do matki wysyłać SMS-y, żeby mi wysyłała siano na jedzenie? Nawet ekipie Freeza internauci zaczynają zarzucać zbytni przepych i chwalenie się hajsem. Agencja Spotlight powinna obserwować rynek i wyciągać z obserwacji wnioski. No tak, tylko że akurat w tej ekipie to oni faktycznie mają ten hajs, nie? Uważam, że młodzi odbiorcy znacznie bardziej polubiliby taki Team X, z którym mogliby się utożsamiać. Więcej sympatii zyskały faktycznie osoby, mają takie same problemy jak zwykłe nastolatki. Agencja jednak serwuje nam... albo nowego największego polskiego kraszera. I tutaj trzeba pamiętać, że nie można zadowolić członków, bo to tylko marionetki. To agencja ich wkłada w niepasujące do nich role. A nawet tutaj widać kompletny brak kreatywności. Zamiast pozwolić nowym influencerom być sobą, agencja na siłę tworzy nową Lexi wplatającą co chwilę angielskie słówka. Ajajaj. Ajajaj. Albo tworzą nowego uwodziciela Błońskiego 2.0. Woli. Podobnie jak Kacprowi, agencja temu chłopakowi wygoliła brew, by wyglądał bardziej zawadiacko. I przez takie tworzenie na siłę podobieństw do starego teamu X,
całość, zamiast wyglądać na nową, świeżą edycję, wygląda bardziej na parodię pierwszej edycji, przygotowaną przez randomowe dzieciaki. Jedynym powiewem świeżości wydaje się póki co Leksiu. No, no i to jest czat, to jest człowiek. W odcinku, w którym teoretycznie mamy bliżej poznać nowe osoby, dostajemy format przypominający popularny program Koło Plotka i pytania w stylu... Schabowy. I tutaj trzeba jasno skrytykować Natsu, bo dziewczyna kompletnie nie sprawdza się w roli nowej prowadzącej. Wypytując osoby, kazała im wybierać, kogo bardziej lubią. Pati czy Monia? O kurde! Wiecie, wszyscy stoją obok ciebie, a ty musisz powiedzieć, czy kochasz bardziej... Chat, te programy są tak puste, jakby... Ja nie wiem, czat. Jak ktoś to ogląda z takim zniecierpliwieniem na kolejny odcinek, to ja nie wiem, czego ci ludzie jakby oglądają na co dzień. Kto pytał? Schabowy czy Mielony? Ja pierdzielę. Mamusia czy tatusia? Wiesz, przychodzi nowy team i jakby nie znasz osób, no nie? Nie znasz osób, ale chcesz poznać, bo może będą fajne robić rzeczy. I zamiast pytania jakieś typu, no nie wiem, jakieś personalne na zasadzie, kim ta osoba jest, to siema, osoba, której nie znamy. Wolisz schabowego czy Mielonego? Ale kto pytał? Ile ty masz Natsu lat? Zadając takie pytania, już tworzysz w teamie drobne napięcie. Who asked? W jednym z odcinków widzimy, że członkowie teamu X podjechali pod dom, a w drugim udają, jakby widzieli dom z zewnątrz pierwszy raz. Mimo, że z zewnątrz dodano tylko baner. A to jak wygląda Villa, wie już chyba każdy dzieciak w polskim internecie. Reakcja uczestników na nowy wystrój domu również kipi sztucznością. Taka napa, taka luksusowa. Fajna, luksusowa. Luksusowa. I chyba agencja zapomniała, że widzowie teamu nie mają już 8 lat. Mają już 9 i nie dadzą się tak łatwo oszukać. S! Wow! Mam nadzieję, że to nie jest kolejna metafora, bo jeśli już w drugim odcinku robią oczepiny, no to jeszcze chwila i Team X zacznie się rozjeżdżać do swoich domów. W uszy bolą bezsensowne deklaracje, że Team X to rodzina... Team X to rodzina, dobra! Albo, że projekt będzie okay. Lepszy od poprzedniego. Wiecie, Dubiel i Błoński też kiedyś deklarowali wielką przyjaźń, a w domu miała panować rodzinna atmosfera. Oby teraz deklarowanej przyjaźni znowu nie musiał weryfikować oktagon. Jeśli Team X ma być lepszy od poprzedniego, to zamiast... Ten Leksiu to jest szef, czat. Jakby nie Leksiu... Nie no, Leksiu jest szefem, czat. Ja się utożsamiam. Gadać, po prostu to pokażcie. Na razie wychodzi wam to średnio. Pamiętajcie, czyny, a nie słowa. Co okay. Do samych członków, na razie zbyt wcześnie, by ich Leksiu oceniać. Jest jedni super. Wydają się być tu za karę, inni starają się zdobyć jak najwięcej atencji. Uczestnikom radzę, by byli przede wszystkim sobą. Na razie na najbardziej negatywną postać wyrasta Natsu. Zamiast liderką, wydaje się być bardziej szefową. Więc popełnia dokładnie ten sam błąd, co Stu. Essa. Ale formalności, żeby stała się zadość. Boże, jakie to było profesjonalne, znowu co ja odwalam. Witajcie w drugim odcinku chrzestu. Dzisiaj kolejny dzień. Sporo zarzucają jej także byli członkowie, którzy jakby nie było kordła i pomagali jej się wybić, gdy Stu już zdezerterował. Tak Natsu kreuje się na taką super bohaterkę, która na dobrą sprawę dąży po trupach do celu. Jeśli to jest coś, co daje ci satysfakcję i co sprawi, że będziesz szczęśliwa, to... Sporym minusem wydaje się być także sama realizacja odcinków. Montaż przypomina bardziej zlepek scen przygotowany przez 12-latka, który nie pokusił się nawet o kolor korekcję. Może warto zamiast wynajmować na klip drogie auta, po prostu zapłacić więcej swoim pracownikom. Evron mądra nie jest, ale nawet ładna, okej? Okay? Jezus Maria, plusinek! Słuchaj mnie teraz! Plusinek! Albo nie. Nie słuchaj mnie. Nie słuchaj! Okej, 27 miesięcy, kocham! Projekt wydaje się być zupełnie nieprzygotowany od strony realizacyjnej, bo agencja dopiero teraz szuka odpowiednich montażystów. Niezrozumiałym posunięciem jest także nazwa teamu. To jest 7. Czat! Co za różnica, i ty ja nie mówię z perspektywy tego, że jestem ulany, okej? Okay? Spoko. Ja jestem i głupi, i ulany, więc biblet hump dla mnie. Ale przynajmniej... Kurde, ale przynajmniej co, czat? Co przynajmniej? Szybko, dawać jakiś plus mój! Plus, 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 plus! Ale to zaraz wrócimy do tego, ale plusinek, słuchaj mnie teraz. Bo teraz o tobie będzie. Nic? No co nie ma, czat? Nie, no musi coś być. Co? Szybko, 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 szybko. Plus, plus, plus jakiś. Jesteś jak rodzina. Nie, no nie. Tak. Bardzo masz ładne wnętrze, bro. No. O, ładny, fajny głos, fajny głos. No, no, no. Ja przynajmniej mam fajny głos, nie? Bo słuchaj, nie plusinek. Słuchaj mnie. Słuchasz mnie w tym momencie? Słuchasz mnie? Patrzcie, co z tego, że ktoś jest ładny, jak jest głupi? I teraz hot take. Czy, powiedz mi.
kogo byście czat woleli? Jakbyście mieli, bo zakładamy, że jesteście w domu X, no nie? Więc mieszkasz z tą osobą. Żeby była fajna jak Leksiu, pozytywna, ale może trochę ulana. Czy żeby była piękną, astralną istotą, ale głupia jak but i nie mogłeś jej słuchać, ale wiesz co jest gorsze? Musisz jej słuchać, bo kurczę, jest liderką. Wiadomo, że się wybierze Leksia, no nie? I flik! Przestrzelał się tylko ze 3 dni pracy, to jest pod? Opuściłeś tylko ze 3 dni pracy. Nie, to chyba więcej, po... ale jestem trochę uzależniony, to prawda. Dlatego dzisiaj czat krótszy stream. 10 minut i lecimy do domu. Do domu? Jesteś ulany, ale przynajmniej jak ktoś zaprasza ciebie z osobą towarzyszącą, to najesz się za dwóch. Ja pierdzielę czat, ale... Przestańcie. I król Artur pokciam! Dobra, dokończmy. Mimo, że w teamie jest łącznie 8 osób, na miniaturze promującej brakuje Leksia. Dlaczego? Nie wiadomo. Aktualnie... Ej, bez skitu, czat. Leksiu powinien... Wszyscy powinni zostać wywaleni z tego domu, bo to cringe. Leksiu zostaje i bierze swoich kumpli, Airiel, do domu X. Każdy ma synergię, bo są kumplami i jest beka. Kto pytał? W sensie, kto się bejtuje na... super playboyów, fajne laski i szybkie fury. No jakby, kto pytał? Przecież każdy wie, że to nie są ich samochody, nie jest ich dom. Oni po prostu, lepiej wziąć Leksia, który weźmie swoich kumpli Sebiksów i Sebiksy mieszkają w willi. Przecież to by był top tier content, a nie wow, ale fajne ściany, o Boże, Jezus Marian, kto pytał? Nie, to no nie mogę. Leksia. Dlaczego? Nie wiadomo. Aktualnie najwięcej korzyści z pojawienia się nowego teamu czerpią starzy członkowie, bo ich reakcje na nowy team mają więcej wyświetleń niż nowe odcinki z domu X. Czy cały projekt odniesie sukces? Myślę, że tak. Agencji, by sprawnie trzepać hajs z lokowań, wystarczy 300-400 tysięcy wyświetleń na odcinek. Oceny nie mają tutaj większego znaczenia, bo content, czy się internautom podoba, czy nie, spełnia warunki family friendly i raczej nie będzie kontrowersyjny. Co do samych uczestników, to tak jak powiedziałem... No, tutaj Wardenga mówi, że ten projekt się uda, bo i tak będą mieli wyświetlenia, a IMO... Ja nie jestem ekspertem, a to jest hot take, IMO właśnie nie będą mieli. To, że teraz mają i się mieszczą w tych klamrach, to dlatego, że jest wielki boom, że ej, ty patrz, Team X, ale jak nie będą robić niczego, no jakby, łap, wiecie, takiego catchy, tylko będą odpowiadać na pytania schabowy czy mielony, to kto to będzie oglądał, nie? W sensie, wiecie, tym bardziej, że pamiętajmy, że taki Team X to jest bardzo dużo takich młodziutkich odbiorców, tak jak Wardenga powiedział, typu lat 9, no nie? I jak ci Dubiel i tam Błoński, ktokolwiek powie, że ten team to gówno, to wiesz, no to, a okej, okay, no to jak są gównem, to nie oglądam, wiesz, jakby to jest bardzo, bardzo są na sugestie, no nie? Chyba, że Leksiu wykeruje. Leksiu to jest taki trochę sfidowany jungler, sfidowany by the way, który może wjechać na każdą linię, trochę uratować, tylko problem jest taki, że jak zejdzie z tej linii, to i tak teammate się wyłoży na midzie, mimo że już ma przewagę 1-0, no nie? Jakby to jest właśnie ten problem, więc Leksiu technicznie musi być na każdej linii zawsze, ale może być tylko na jednej jednorazowo i sam też musi coś farmić, więc jakby no ciężka sprawa. Powiedział Marcin, nie nastawiałbym się na ich miejscu na ogromne profity. To jest taki, wiesz, challenger jungler, który ma noob team, no nie? Ale jest szansa, że to ugra, ale jest strasznie kiepsko, bo każdy na linii chce przegrać. Pieniężne. Dziewczyna jeszcze nie. Bardzo dobre porównanie. Jednak trzeba pamiętać, że większością uczestnikami zostali influencerzy z totalnych obrzeży TikToka lub zapomniani YouTuberzy. Nikt z nich raczej nie mógł liczyć na dobre kontrakty reklamowe, a udział w tym projekcie będzie dla nich ogromną szansą na zbudowanie nowej marki osobistej w polskim internecie. Już teraz, mimo że projekt dopiero startuje, mogą się pochwalić ogromnym... Plus 36k, na Instagramie. Radzę im jednak tworzenie kontentu również na swoje imienne kanały, bo za jakiś czas projekt się skończy, a ich główny kanał zostanie w agencji. A trzeba będzie za coś żyć. My przynajmniej mamy co komentować. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha X. Zapraszam również... No. Zawoleni czat! Wapala XD normalnie. Już na mój nowy Instagram. Do zobaczenia. Ale nie usuwaj. O, 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 o! Nie usunę. Nie usunę. T. Jimmy, T. Jimmy. Hej, witajcie!